Halo, kochani, dzień dobry, przywitam serdecznie ze spały z obiektów treningowych, kochani, Polish Soccer Skill, centralny ośrodek sportu przygotowań olimpijskich. Kończy się pomalutku obóz. Szabełką smutno mi, smutno wszystkim, smutno, kochani, natomiast przepracowali kilka dni tutaj w Spale. Dzisiaj rozmawiałem przez telefon, zaraz podsumuję kilka tych słów, kochani. Wszyscy są przeszczęśliwi, Gutkowi poszły testy świetnie, Nasia z siebie troszkę mniej zadowolona. Natomiast jak na pierwszy raz, ona też z tym stresem sobie różnie radzi, kochani. Natomiast, kochani, no ostatni trening, spróbujemy zrobić taką pamiąteczkę. Natomiast chciałem powiedzieć, kochani, że już obóz się wycisza, w związku z tym już mogę tak troszeczkę jakby spokojniej się tutaj gdzieś z tych krzaków trochę wynurzyć, dlatego że starałem się im przez cały pobyt tutaj nie przeszkadzać, nie dokuczać. Kochani, naczelna zasada to przede wszystkim nie przeszkadzać. Natomiast, kochani, zobaczcie, jestem w trakcie czytania książki Kuby Błaszczykowskiego z Małgorzatą Domagalik. Słuchajcie, wspaniałe dzieło. Dzieło, które spowodowało u mnie burzę uczuć, pojawiły się łzy. Słuchajcie, nieprawdopodobna książka. Serdecznie polecam wszystkim, którzy lubią czytać. Jeżeli ktoś nie lubi, to też gorąco polecam, dlatego że, kochani, to, co tutaj jest zawarte, osobowość Kuby po jego trudnych życiowych przejściach, kochani, nie chcę o tym opowiadać w tej chwili, dlatego że kiedyś, myślę, zrobimy oddzielny na ten temat odcinek, kochani. Jestem na stronie 130, także troszeczkę poczytam, zanim się tutaj Gutek porozgrzewa, zanim oni się tu zainstalują w treningu, a potem zrobimy króciutką migawkę, kilka chwil zapiszemy dla Was z tego ostatniego właściwie treningu. Jutro ostatni będzie pokazowy taki dla rodziców, 9:45, natomiast oczywiście nagramy go również dla Was, natomiast w tej chwili taka wewnętrzna gierka, potem będzie wieczorem miała swoją gierkę na Dusia, także w tej chwili, kochani, rozłączam się, za momencik się pojawimy. Ostatnie przygrupowanie na zajęciach, pamiątkowe fotki. Słuchajcie, widzę, że podąża tam Kudełek. Zobaczcie, jaki on drobniutki, niesamowite. Zobaczcie, jaki on jest malutki, a jak świetnie sobie tutaj poradził. Naprawdę, jestem, kochany, taki dumny tatą. Zrobili naprawdę niesamowitą robotę. O, tam Nasię też widzimy, tak, tam jest też Naśka, kochani. Także wszyscy tutaj są, będą pewnie pamiątkowe fotki. Za moment jeden z ostatnich, kochani, treningów przed nimi, także no, wszystko co piękne szybko się kończy, także kolejny etap w życiu rozpoczynamy. Nasia powiedziała: tato, ja odkładam następne kieszonkowe na następny obóz Polish Soccer Skill. Także na Wasze zapytanie, czy było tutaj fajnie, macie od razu odpowiedź. Kochani, zakończyły się sesja fotograficzna, przed nami gierki, natomiast jesteśmy bardzo blisko chłopców, tutaj trenerzy z Hiszpanii i z Włoch, trenerki, dwie panie. Nie będziemy ją tutaj dokuczać, rozpraszać. Zrobimy zapis, kochani, ale będzie to taki troszeczkę zapis bez komentarza. Także jak zacznie się meczyk, to do Was wrócimy. Bo tak, kochani, tutaj rozpoznajecie po butach, Nike'ach, tych hipervenomach pomarańczowo-zielonych. Natomiast za chwileczkę nagramy ich meczyk. Słuchajcie, mamy fajną, ciekawą gierkę. Jest strasznie ciasno. Pomarańczowe westy na niebieskie, bez Gutek niebieskich. Słuchajcie, boisko nie jest za duże, natomiast jest ciasno, czyli ta gierka będzie miała swój urok. Ja, tak jak mówię, nie będę komentował za dużo, żeby im nie przeszkadzać. Patrzcie, jest Gutek ciasno tam, strasznie. Kochani, coś zrobić w tym meczyku będzie niezmiernie ciężko. Przypominam sobie, już kiedyś taki meczek graliśmy w Raciborowicach, tam było ze 30 chłopców, ładną piłkę Gucio rzucił górą i będzie chyba w strzale. Nie. Słuchajcie, niesamowita gierka, chyba bardziej taka rozrywkowa. Ja nie wiem, ilu ich jest na boisku, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no to jest takie, zabawowe granie.
Alan na bramce, kochani, Alan to nasz przyjaciel. Razem z Wiktorem byli w reprezentacji 2006-2011. Słuchajcie, Jasia tam pożarli pięciu. To już nie podwojenie, nie potrojenie, a popiącienie, tak? Jest pauza. Cukierka jest zadaniowa. W ogóle sytuacja jest niesamowicie nieprawdopodobna. Panie trener w języku angielskim komunikują się z chłopcami. Przypominam, jedna pani z Hiszpanii, druga z Włoch. Natomiast, kochani, uczcie się języków, to rzecz naprawdę bardzo, bardzo ważna. W tej chwili jest korekta wprowadzona do zabawy. Są to gierki zadaniowe, mówię, ich jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, kochani, 17. To musiałoby być całe boisko, żeby łatwiej było pograć, natomiast oni mają kawałek, ale gierka jest zadaniowa. Słuchajcie, jednak w tej chwili została drużyna podzielona. Za duża kopanina, kochani, była, za małe boisko, za dużo zawodników. W związku z tym teraz będzie chyba troszeczkę więcej futbolu w tym futbolu. Zdaje się, że Gucio tak, tutaj jest w bramce w tej chwili. On za chwileczkę z kolejną ekipą wejdzie na murawę. O, tu jest jeszcze, kochani, z nami Wiktorek. Pozdrawiamy go serdecznie. Grają do wychowawcy, mamy ich. Cukry, kochani, w tej grze zrobiło nam się. Wiktor jest w niebieskich. Po tamtej stronie. Pozdrawiamy Wiktorek serdecznie. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc, jaką dostaliśmy tutaj od Ciebie, od Twojej rodziny. Dziękujemy bardzo. Natomiast zobaczcie, za chwileczkę wejdzie kolejna 2, 4, 6, 7 i w tej 7 będzie Gucio. Natomiast popoglądajmy chwileczkę, jak oni teraz tutaj grają. Nie grają mi wszystkie do przodu. Słuchajcie, chłopcy świetnie sobie te komunikaty podpowiadają. Trenerzy, słuchajcie, na dużym spokoju, panie trener, mogę pobrać. Bardzo fajnie to wygląda, jak pani z Włoch mówi elozny. Świetnie. Zdaje się, że jeszcze nie wpadła żadna bramka w tym sparing meczyku. Kontrę. Tutaj Kuba, i Wiktor. Tak, Wiktor był tam w sytuacji do strzału. Słuchajcie, nie wiem, czy z tego miejsca dobrze widzicie, dlatego że jednak słońce nam daje do obiektywu. W związku z tym może być troszkę słabo. Ładnie zamknął główką chłopak. Troszkę do góry ta piła poszła. Fajnie, słuchajcie, młodsi chłopcy bez ciśnienia wyprowadzają piłkę, bez lagi. Zdaje się, że to chyba grupa młodsza na starszą gra ten sparing. W Westach są młodsi chłopcy. W Westach, czyli w znacznikach. Myślę, że wam ta siatka za bardzo nie przeszkadza, kochani, natomiast my nie chcemy im dokuczać w ich zajęciach. Co prawda to już jest na wielkim relaksie, na wielkim spokoju, oni są już po testach dzisiaj. Każdy z nich zmierzył się sam z sobą przede wszystkim. Rozmawiając z Gutkiem, Gutek bardzo zadowolony z testów, mówi, że naprawdę poszło mu fajnie. Nakapkował gdzieś blisko 90 kapek. Przypominam, że tutaj kapkuje się w 30 sekund. Change ball, czyli zmieniamy piłę. Zobaczcie. Och, słupek był, kąśliwy strzał chłopak zrobił. Mogło to zaskoczyć. I teraz, kochani, po tym wybiciu... Aj, Alan się ładną interwencją popisał, kochani. Alan w tym momencie przeszedł z parasola do Śląska Wrocław. Życzymy Ci wielu sukcesów, Alan. Alan to reprezentacyjny bramkarz Polish Soccer Skills z zeszłego sezonu. Razem z Gutkiem byli na Cyprze z reprezentacją Polish Soccer Skills. Teraz Wiktor, zobaczcie, w kontrze. No, mieli trzech na jednego. Taką opcję wybrali. Była szansa tutaj chyba rozpocząć strzelanie w tym meczu. Pięknie sobie chłopak radzi. Brawo.
Świetnie, kochani. No, młodsi tutaj nie bardzo ustępują. No, chyba boiska braknie. Troszkę tak. No, błąd, kochani. Wykorzystali chłopcy starsi. Mają 1-0 w sparingu. Taka troszeczkę przypadkowa bramka nabita. Słuchajcie, w dniu wczorajszym w pucharach całkiem fajnie sobie radziły nasze polskie kluby. No smutne to jest, kochani, że do 95. trzeciej minuty Arka była w kolejnej rundzie. Natomiast w ostatniej minucie meczu dali sobie wbić bramkę i ta bramka skreśliła ich z drogi dalszej. Lech piękny mecz zagrał, 2-2, kochani. Oglądałem. Szkoda, naprawdę szkoda. Niewiele brakło. Tym bardziej, że ekipa z Holandii była do złapania, wcale nie grała dobrego meczu. Patrzcie, kolejny strzał. Natomiast no Legia wygrywa, zwycięska porażka, też sytuacja trudna. No, ta nasza polska piłka klubowa jednak, kochani, gdzieś tam daleko w świecie. Patrzcie, idą 5-1. Oj, teraz przewaga duża i kolejna bramka wpada. Słuchajcie, zaraz za momencik dokładnie zobaczcie, wysoko chłopcy zostali, zostawili bramkarza w opałach. Za chwileczkę do Was wracamy, kochani, kolejną akcję niebieskich. Zdaje się, że chyba był rzut wolny. No, pan sędzia nie widział, gramy dalej.